Dobry wieczór kibicom. Dzisiaj mieliśmy sparing MKS Będziny, Sarmacja Będzin. Jak wiemy, mecz zakończył się 5-2 dla Będzin. Panie trenerze, proszę się przedstawić i krótkie słowa ocenić ten mecz. Adrian Pieroła, MKS Będziny. Pożyteczny sparing jak na tym etapie przygotowań. Cieszymy się, że mogliśmy przyjechać tutaj do Sarmacji, skorzystać z boiska, bo w Będzinach nie mamy takich warunków. Mówię, chłopcy najważniejszy był element fizyczny w dzisiejszym spotkaniu. Cieszą na pewno zdobyte bramki, wynik 5-2, na pewno skuteczność na dzisiejszym spotkaniu na plus. Trenerze, bo wiem, że już zaczęliście treningi chyba od 15 stycznia. Od 23. Od 23. Jakie sparingi? Tak. Wcześniej graliśmy z Niwa Nowa Wieś, przegraliśmy 2-0 i również przegraliśmy w takim samym stosunku z Wiktorią Częstochową. Rozumiem. Trenerze, czy jakieś nowe twarze pana? Szukamy. Tak, ubytków jest dużo. Jak wiadomo, mamy trochę problemów organizacyjno-finansowych, ale szukamy na pozycję bramkarza ze statutem młodzieżowca zawodnika. Jaki przyszły sparing? Gdzie? Przyszły sparing jest Tychy w Tychach z juniorami A1. W lidze jak jesienią zakończyliście, na której pozycji? W 13 miejscu. No to dziękuję bardzo, trenerze. Wszystkiego najlepszego.